Pierwsza księga 19, od werset 1 i 4. Wtedy Achab powiedział Jezabel o wszystkim, co Eliasz uczynił, oraz o tym, jak zabił mieczem wszystkich proroków, a sam poszedł na pustynię na jeden dzień drogi, a gdy tam doszedł, usiadł pod jałowcem i życzył sobie śmierci, mówiąc: dosyć już, Panie, zabierz moją duszę, bo nie jestem lepszy od swoich ojców. Pierwsza Księga Królewska, 19 rozdział, 1 werset i 4 werset. Gdy pojawia się zniechęcenie, po tym jak Eliasz odniósł wielkie zwycięstwo dla Pana na Karmelu, królowa Jezabel zagroziła mu egzekucją, a on zniechęcony i załamany uciekł na pustynię, usiadł pod krzewem jałowca i prosił Boga, aby odebrał mu życie. Możemy być zaskoczeni, że mąż Boży, który miał tak wielkie doświadczenia i rezultaty w służbie, po ogromnym sukcesie mógł nagle pogrążyć się w takim stanie zniechęcenia i znużenia duszy. Tak właśnie może się stać z każdym z nas. Tak może się stać z nami, gdy odrywamy nasz wzrok od Pana i zamiast tego skupiamy się na sytuacji wokół nas. Gdy wydaje się, że gdy Eliasz na chwilę oderwał swój wzrok od Boga, to najpierw próbował uciec od swoich kłopotów, a potem usiadł i się poddał. Jest to smutny stan dla każdego dziecka Bożego, a jednak, jak często, gdy przychodzą próby i wyzwania, znajdujemy się właśnie w takim miejscu zniechęcenia i użalania się nad sobą? Nie powinniśmy być zaskoczeni, gdy nasz przeciwnik, szatan i jego demony próbują wykorzystać zniechęcenie, by zablokować Ewangelię i zniszczyć, podeptać, zlekceważyć i zniszczyć nasze świadectwo. My również możemy stać się znużeni i gotowi do rezygnacji, kiedy jesteśmy pochłonięci naszymi własnymi problemami. Możemy zacząć myśleć, że Bóg nie może nas dłużej używać lub że odsuwa się od nas, albo że odsuwa nas na bok. Bóg nie odrzuca swoich posłusznych sług, gdy zawodzą. W przypadku Eliasza widzimy, że Bóg posłał swojego anioła, aby dostarczył mu właśnie to, czego potrzebował, by przygotował się do pracy, by przygotować się do pracy, która go czekała. Ten sam łaskawy Bóg, który nie odrzucił Eliasza na bok, ale go wzmocni i zachęci również nas. Wtedy Achab powiedział Jezabel o wszystkim, co Eliasz uczynił oraz o tym, jak zabił mieczem wszystkich proroków. A sam Eliasz poszedł na pustynię na jeden dzień drogi, a gdy tam doszedł, usiadł pod jałowcem i życzył sobie śmierci, mówiąc: dosyć już, Panie, zabierz moją duszę, bo nie jestem lepszy od swoich ojców. Pierwsza Księga Królewska, 19, 1 i 4.